To nowe bezpłatne pismo literackie, w którym mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego będą mogli publikować swoją twórczość. Główną ideą gazety jest wypromowanie ukrytych talentów pisarskich z naszego regionu, ale także upowszechnianie i popularyzowanie kultury czytania. W L'Espérance mają się znajdować teksty przede wszystkim poetyckie, ale także krótka proza i teksty publicystyczne. Staramy się tak dobierać, żeby nie były sztampowe, żeby to były jakieś wierszy, które mają w sobie coś ciekawego, coś oryginalnego. To pismo jest skierowane do wszystkich mieszkańców Wierunia, ale przede wszystkim do osób, które tworzą już poezję i będą mieli możliwość jej publikacji. No jest to promocja dla osób, które chciałyby, żeby ktoś zobaczył ich twórczość. Teksty mogą wysyłać tak samo osoby, powiedzmy, z gimnazjum, podstawówki i tak samo osoby, które mają po 80 lat. L'Espérance będzie wydawane co miesiąc na terenie powiatu i co jest ciekawe, to nie będzie to pismo, które będzie sprzedawane gdzieś po jakimś punkcie, a nie rozdawane, tylko będzie wywieszone w widocznych miejscach, nawet na słupach ogłoszeniowych, ale przede wszystkim w różnych lokalach, w restauracjach, w szkołach również, w sklepach, maile i wszystkie wiadomości będą w pierwszym numerze L'Espérance. Powstanie strona internetowa i tam będą dyskusje, teksty, które powiedzmy nie znajdą się w tym numerze. Jeśli chcesz, żeby twój utwór został opublikowany na łamach L'Espérance, wyślij go na adres l'espérance@wp.pl. Wywiadu udzielili Jacek Moryt, Dominik Głaciak, Jan Czoskowik. Pismo jest undergroundowe to się wytnie. I, że tak powiem, związane z ruchem anarchistycznym. To się wytnie.